Marek Pyza ponownie, ze mną w studiu zapowiadany gość, z którym będziemy się zastanawiać, dlaczego Paweł Kukiz gra w zielone. Tym gościem jest Piotr Liroy-Marzec. Dzień dobry, witam panie pana, pośle. Witam państwa. Kiedy ostatnio rozmawialiście z Pawłem Kukizem? Ostatnia nasza rozmowa była podczas, przed konferencją, tą ogłoszeniem, że idą razem z zielonymi do wyborów. To była ostatnia moja rozmowa z Pawłem przez telefon. A jak ona wyglądała? Mówiąc pokrótce, Paweł próbował mnie przekonać do tego, że to jest świetny wybór i powinienem się przyłączyć. A ja mu starałem się uświadomić, jak to głupi jest pomysł i żeby z takimi pomysłami do mnie nie dzwonił. Od tamtego czasu, a mówimy o 8 sierpnia, parę dni minęło, blisko 2 tygodnie. Trochę się w tym czasie wydarzyło. Pan też zdążył się wypowiadać na temat obecnej egzystencji Pawła Kukiza w polityce. Fragment jednej z tych wypowiedzi do naszej kamery. Przypomnijmy sobie. No, propozycji mieliśmy dość wiele. Sam Paweł Kukiz dzwonił i dość dziwnie mnie namawiał na ten mezalians, użyję takich delikatnych słów, z zielonymi. O czym pan mu powiedział? No nie, no to trudno w ogóle opisać, co mu powiedziałem, bo to nie ta pora i nie ta telewizja, żeby o tym mówić. Natomiast dość dobitnie Paweł po raz kolejny usłyszał ode mnie, że to nie tędy droga. Jeżeli by robił zespół, który by szedł ich zniszczyć, to tak, to ja jestem zawsze w tej drużynie i Paweł dobrze o tym wie, ale odwrotnie. Ja myślę, że po prostu ktoś mu wrzucił pigułkę gwałtu i chłop nie wie, co robi. Pigułkę gwałtu? No, nie za daleko. Znaczy ja staram się go usprawiedliwić jakoś, no bo innego usprawiedliwienia. W bardzo subtelny sposób, widzę. Naprawdę. No nie widzę innego usprawiedliwienia, znając człowieka tyle lat, że po prostu z własnej nieprzymuszonej woli robi takie rzeczy. Naprawdę to jest nie. Wtedy zrozumiałem, że jednak chyba jest taka prawda. Paweł po prostu takie rzeczy robi z własnej nieprzymuszonej woli. Na trzeźwo, świadomy. No to jest jeszcze bardziej. Myślę, że mniej przerażony bym był, jakby się okazało, że to była pigułka. Ale jak pan to sobie tłumaczy? Ja nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć, bo przyszedłem do polityki po to, żeby zmieniać, żeby dać szansę obywatelom, po to, żeby codziennie, tak jak my przez całe lata siedzieliśmy ze znajomymi, jak moi sąsiedzi, którzy wychodzą codziennie rano na zewnątrz, przed blogi, rozmawiamy. Latami rozmawialiśmy o tym, że musi się coś zmienić, musimy coś poprawić. I dlatego też szedłem w politykę, mimo że miałem rodzinę, przecież już ustatkowane życie, miałem karierę zawodową i wszystko. Paweł mnie długo przekonywał do tego, że, znaczy długo nie, ale zagrał na emocjach, które są dla mnie ważne. Jestem patriotą, uważam, że dla mnie bycie w polityce to jest misja. I przyszliśmy poprawiać, byt obywatelowi, walczyć o jego rzeczy, a nie przyłączać się do ludzi, którzy nas niszczą. Więc na kampanii jednym z głównych haseł było zadanie ostatecznego ciosu PSL-owi. Jednej z organizacji politycznych, która najbardziej niszczy życie w Polsce od lat. U mnie w regionie wystarczy zapytać każdego obywatela, który jest ze Świętokrzyskiego, co PSL zrobiło dla regionu, no to usłyszy pan wiązki od każdego, bez względu na to, czy jest bezrobotnym, czy jest inwestorem, czy jest rolnikiem. Ale to dopiero jest teraz, bo jeszcze parę lat temu PSL nie trzymał się tak źle, nawet w Świętokrzyskiem. Nie, to nieprawda. Ja jestem ze Świętokrzyskiego, ze stolicy regionu z Kielc i u nas PSL, zresztą każdy, jak to było w tym filmie klasycznym, każde dziecko panu o tym na osiedlu powie, kim oni są. U nas był problem ze wszystkim. Doszło do takich kuriozów, że jeżeli ktoś chciał nawet posadę sprzątaczki, oczywiście głównym u nas zatrudniającym są właśnie struktury te samorządowe. W regionie, nie biznes, o dziwo, mimo że mamy wielu czołowych biznesmenów w regionie. Jeżeli chciało się zostać sprzątaczką, to pierwsze, co należało zrobić, to zapisać się do PSL. Nie było szansy, żeby dostać nawet posadę sprzątaczki w takim regionie. To do tego stopnia doszło już. Pomijam w ogóle tak naprawdę, jak nepotyzm został posunięty do granic możliwości. Zresztą na kampanii w 2015 roku mówiłem bezpośrednio w starciach z tymi ludźmi, którzy siedzieli rodzinami nawet, ograbiając cały region nasz i inne regiony. PSL nigdy u nas to jest synonim niszczenia regionu. I szliśmy do wyborów zadać ostateczny cios też tym ugrupowaniom, do których PSL, szczególnie do PSL-owi, którzy były osobieniem ciemiężyciela naszego, więc
Dziwię się, w momencie, kiedy PSL tonie, jedynym, który go stara się ratować, wyciąga do niego rękę, jest Paweł. To jest zdrada jakichkolwiek wartości, z którymi szliśmy. Ja jestem jako, ja już nie chodzi o to, że jako, nie wiem, poseł w Sejmie. Ja jestem oburzony jako obywatel, którego przekonano do tego, żeby, znaczy przekonanie, nie trzeba mi przekonywać, że się bić o własny kraj i o rodzinę i o Polaków, ale długo mnie Paweł namawiał do tego, że to wszystko, co on mówi, to jest prawda, to nie jest fasada, że wreszcie będziemy mieli, powiedzmy to dziwne słowo, pluralizm, że będziemy mieli transparentność wewnątrz, że będziemy podejmowali decyzje wspólnie. Nic takiego nie było. Od razu tak naprawdę zaczęło się wodzowanie, zaczęło się ustalenie reguł góry bez pytania kogokolwiek na dole o zdanie. To już zacząłem zauważać od prawie pierwszego dnia, kiedy wszedłem. To mnie przerażało, już w ogóle ten moment, kiedy Paweł się postawił pod ścianą, bo mnie już ta formacja nie interesowała już dość długo, bo nie wszedłem do Stowarzyszenia Pawła Kukiza na samym początku, praktycznie po roku chyba działalności, kiedy stwierdziłem, że to nie ma w ogóle szansy udania się i że nie ma to nic wspólnego z walką obywatela. Wtedy z automatu też powstali skuteczni właśnie. Skuteczni byli te odpowiedzią. O skutecznych sobie jeszcze porozmawiamy, tak, ale skoro jesteśmy przy PSL-u, pan powiedział, że wtedy, kiedy PSL tonie, Kukiz zaczyna im pomagać. Można by sądzić, słuchając Pawła Kukiza, że to PSL pomaga jemu. Kto tu na tym lepiej wyjdzie? Pan jest wytrawnym dziennikarzem, ja się trochę bardzo interesuję polityką, więc bardzo dobrze wiemy, co obiecanki PSL-u znaczyły w poprzednich wyborach. Był taki film, znowu wracam do klasyka polskiego. It's just a paper. To jest zwykły papier. Papier zniesie wszystko. Można na nim napisać dosłownie wszystko, co się chce. Tylko jeszcze nigdy nie widziałem, żeby PSL ze swoim koalicjantem realizowało cele, które wcześniej obiecywało. Raczej było wręcz przeciwnie. Nie wierzę w to. Poza tym, co to jest za... Znaczy co, przyłączamy się... Chciałbym zrobić, żeby ktoś nie mordował podczas tutaj... Wracamy, jako przykład podajmy choćby Powstanie Warszawskie. Znaczy co, żeby uratować swoich, to muszę się przyłączyć do Niemców, bo tym sposobem wywalczymy coś dla ludzi i uda nam się przeprowadzić wolność w Warszawie, w niektórych dzielnicach. Przecież to jest absurd, który nie wiem, jak był wymyślony i kto go wymyślał. Znaczy wiem, małpa z brzytwą to wymyśliła, a reszta w to łyknęła. Na szczęście struktury tego nie łykają. No, nikt w Kukizie tego nie, nikt tego nie kupi. Każdego dnia mamy nowe doniesienie o tym, że ktoś przychodzi, o tym też będziemy rozmawiać, ale jeszcze w tej części chciałbym chwilę porozmawiać o Pawle Kukizie. Ale kończąc, wierzę w żadne ustalenia z PSL, bo tutaj jak mówię, to tak jakby ktoś się chciał ustawiać podczas Powstania Warszawskiego z oddziałami niemieckimi tutaj na terenie i wierzył w to, że oni pomogą nam i że wyzwolimy się. Czyli długofalowo to... sukcesu nie będzie, PSL nie zrealizuje postulatów Pawła Kukiza. Nie wierzę w to i nikt Kukiza. To nie wierzy. A krótkofalowo, kto nie, kogo doholuje do Sejmu, jeśli w ogóle to doholuje. Wszystko zależy od wyborców. No, zdajmy się na mądrość wyborców. Ja nigdy nie byłem... To jest temat, który się przewija też, uczestnicząc w wyborach choćby samorządowych, też nie wchodząc choćby do drugiej rundy, każe się, na kogo pan przekaże głosy. Jakie głosy? Ja mam jeden głos. Moi wyborcy mają swój rozum, to są świetni ludzie. Ja tylko liczę zawsze na to, że wyborca wie, co robi. Więc jak mogę decydować za wyborcę, co będzie? Więc nie jestem w stanie wskazać, jak zdecydują wyborcy. Jestem w stanie zdecydować, co zdecydują ludzie, z którymi mniej więcej na co dzień się zadaję. Dla nas w tej chwili jedynym wyjściem jest poszerzanie właśnie tych skutecznych, oddanie władzy ludziom, co zrobiliśmy. Pokazaliśmy, że partia nie jest jakaś wodzowska, że to nie moja partia. Oddałem strukturą partię, sami się organizują. Oddaliśmy decydowanie we władzach regionalnych. Elektroniczne prawybory. Elektroniczne prawybory. Też sobie pogadałem, bo jest specjalna aplikacja. Nie ma decydowania, że wódz decyduje o jedynce. To ludzie w regionie wiedzą, kto ich najlepiej reprezentuje. Jak to wygląda i z kim idziecie, też o tym będzie. Chciałem przypomnieć słowa Pawła Kukiza, i te starsze, i te niedawne. Taką zbitkę Marek Jakubiak wstawił niedawno, właśnie polecił dalej, podał dalej na Twitterze. Posłuchajmy. Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Nie ma takiej opcji. Ja chcę żyć dla Polski, ale jeśli trzeba będzie, oddam za nią życie. Bo Polska to wy, Polska to ja. Wy to ja, a ja to wy. Jesteśmy razem i wygramy na jesieni. Podpisaliśmy w ramach Koalicji Polskiej pomiędzy PSL-em a Kukiz 15 porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku. Łączy nas wspólnota programowa, wspólnota wartości, wspólnota ideałów i chęci walki o nie. To nie jest łatwa droga.
Dziękuję przede wszystkim wolontariuszom. Dziękuję wam wszystkim, którzy zbieraliście podpisy, którzy uwierzyliście. Pamiętacie, jak z pogardą mówiono, jakie 100 tysięcy podpisów? A kto to jest? Mówili do was. A kim oni są? To jest nic. My od 89 roku mamy wszystko. Będziemy służyć każdemu panu, byleby tylko zachować ten system. To jest ich metoda. To są zdrajcy. Tak było na jesieni 2015 roku, a teraz miasto budzi się z playbacku na konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego. To oczywiście Pikuś Pol wstawił, ale Marek Jakubiak udostępniał dalej, sugerując, że Kukiz zdradził. Zdradził? Myślę, że to jest przede wszystkim pytanie do Pawła. Myślę, że on będzie próbował różnie odpowiadać na to i ja nie chcę osądzać, nie chcę budować tak jakby dzisiaj tego, co robimy dalej na tak jakby okładaniu Pawła. Paweł ma wystarczająco chyba dużo problemów, tak jak wcześniej powiedział, nawet oddał życie za to i idzie w tej chwili z Zielonymi. Trudno mi jest powiedzieć, czy zdradził. Zdradził ideały, do których mnie przekonywał, na pewno. Z takimi ideałami mogą się czuć zdradzeni wszyscy ci, którzy uwierzyli w to wszystko, co na początku było mówione. My wcześniej wspomnieliśmy o tym, czy przyłączenie się do wroga jest krokiem do przodu, czy jest po prostu już końcem całej tej przygody. Trudno powiedzieć, znaczy mnie na pewno, jeżeli chodzi o wartości, które, o które mieliśmy się bić, tak, to dlatego chyba powiedział, że projekt Kukiz jest już projektem skończonym i z tym bym się zgodził. Projekt Kukiz jest projektem skończonym, bo tak jakby wyczerpała się, tutaj była piękna mowa na temat struktur, zebraniu 100 tysięcy podpisów. O, to skoro to była istotna... o strukturach zaczęliśmy rozmawiać, Alan Klimala, kolejny człowiek niegdyś z otoczenia Pawła Kukiza, dziś na Facebooku pisze tak, popatrzmy, posłuchajmy. To w zasadzie kończy kwestię antysystemowości. Żal tych straconych pieniędzy, bo wbrew temu, co opowiada Kukiz, kasy było sporo wydanej, tylko że z naszych prywatnych kieszeni. Na przykład zapytajcie, gdzie są składki na stowarzyszenie. Żal straconych 3 lat ciężkiej pracy, po godzinach za darmo dla idei. Teraz bezczelnie łazi po mediach i kłamie, że musiał tak zrobić, bo nie miał struktur. Nie wierzcie, to kolejne z jego perfidnych kłamstw. Struktury były całkiem prężne. Rozwijały się i były na najlepszej drodze do stworzenia czegoś wielkiego. Niestety powoli dobijane przez posłów, którzy jak przystało na ludzi steczki, pilnowali, by na ich podwórku nie wyrósł jakiś prawdziwy, oddolny lider. Z czasem zaczęły tracić świeżość, zapał i siły. Historia Kukiz 15 to idealny i niemal gotowy materiał na kryminał polityczny. To Alan Klimala o Pawle Kukizie. Alan Klimala kiedyś tak. W Kukiz 15, potwierdza pan te słowa, kasa była, struktury tak, tak, były. Tak, ja to mówię bardzo często, w ogóle narzeka. Faktycznie jest trywialne, mało powiedziane, śmieszne do bólu, kiedy Paweł w dzisiejszych wystąpieniach mówi, że poszedł, bo no jak bez struktur i bez pieniędzy to robić. Przepraszam cię Paweł, miałeś i struktury i pieniądze. Te pieniądze były, bo przecież. A co się stało z kampanii? Tymi pieniędzmi? No to jest odwieczne pytanie. Od dnia pierwszego pytaliśmy na klubie. Pytaliśmy pana Tyszkę, pytaliśmy ludzi związanych koło Pawła, żeby wreszcie się wytłumaczyli z tego, gdzie te pieniądze są, kto je wydaje i w jaki sposób. W międzyczasie pojawiło się wiele kontrowersji. To przekazywanie pieniędzy na różne budowę różnych jakichś dziwnych ośrodków było mówione. Potem te pieniądze gdzieś tam znikały. Potem jakieś wycieczki niektórych dziwnych osobistości. Jedną z takich osobistości był niejaki lekarz psychiatra, który był obok, który sobie wziął nazwisko Pawła. To jest w ogóle psychiatra biorący nie swoje nazwisko tylko po to, żeby zrobić sobie karierę. To jest ciekawy materiał dla drugiego psychiatry, żeby go przebadać. To wszystko o było. O jakiej kwocie mówimy, skoro już przy pieniądzach jesteśmy? To chyba miliony były, z tego co wiem. Dokładnej sumy nie podam. Jeśli miliony, no to jest równoważny z tym, ile partie, te mniejsze partie dostają. Tak, tak, to umówmy się, subwencja nie przychodzi, bo to jest KWW, natomiast przychodzą pieniądze z kampanii, które są zwracane, oczywiście bezpośrednio przez to, że to jest stowarzyszenie, mogą być brane, natomiast mogą być przekazane na fundację i tam nagle pojawiła się fundacja, która została kupiona przez ludzi Pawła, jakaś poprzednia. Na podstawie tego, no to długa historia, tam niektórzy dziennikarze się rozpisywali na ten temat, ale kończąc, pieniądze były,
i to dość duże. Struktury były wspaniałe. Często te struktury w ogóle były od początku marginalizowane. Ja jeździłem do swoich struktur, mieliśmy świetne, oczywiście mieliśmy zgrzyty wszystkich struktur, jak ja miałem na przykład kretów od kampanii, którzy byli właśnie przez jednego ludzi od Pawła Kukiza wstawieni, żeby niszczyć wszystko to, co my uda nam się zrobić. Zresztą przyszedłem do regionu świętokrzyskiego, który był... Kandydatów z własnych list? Tak. To było od początku. Było przygotowywane, żeby niszczyć wszystko. Ja byłem wrogiem z góry, ponieważ było założone, kto tam będzie. Mało tego, w Świętokrzyskie przyszedłem ratować region, żeby w ogóle wystawił swoich ludzi w 2015, bo tamten region był skazany na to, że nie wystawia swoich ludzi, bo byli tak skłóceni. Ja wszedłem w te struktury, oczywiście udało mi się ich pogodzić praktycznie po pierwszym spotkaniu, przynajmniej zawrzeć pakt między grupami, które się kłóciły. Od razu się dowiedziałem, kto jest wstawiony, bo to często wielu jest takich, którzy podpowiadają. Dużo, że przeraziło mnie to, że każdy na każdego zaczął donosić, prawie każdy. Opowiadać skąd kto jest. Przeraziło mnie to, w jakie środowisko się tak naprawdę wbiłem i co mam naprawiać. W pewnym momencie okazało się, że jednak czeka mnie walka z ludźmi od Pawła, którzy chcą zniszczyć mnie w regionie. Tak jakby przydałem się do tego, żeby to skleić, żeby wybory się odbyły, żeśmy wygrali, a zaraz potem było tak jakby ścinanie mnie jako lidera, że ja nigdy nie należałem do tej kliki z góry, a żeby uśmieszyć, ta klika robiła wszystko, że przez ludzi, którzy byli w regionie, mnie ciąć. Więc w pewnym momencie powiedziałem powiedziałem, że nie chcę się bić i oddaję strukturom wszystko, nie wchodzę do stowarzyszenia, budujcie, żeby nie było podejrzenia, że ja cokolwiek złego robię. Za chwilę o tych strukturach pomówimy więcej, bo dziś kolejne transfery z Kukiz 15, ale też z partii Korwin, do skutecznych właśnie między innymi. Zostańcie państwo z nami, za chwilę druga część rozmowy.